Publio.pl. Najlepsze e-booki, audiobooki, e-prasa. Wydawnictwo Literackie przedstawia Azeem Azhar. Szybko, coraz szybciej. Jak postęp technologiczny zostawia nas w tyle i co możemy z tym zrobić? Przełożyła Agnieszka Sobolewska. Czyta Bartosz Głogowski. Produkcja Audioteka. Salmanowi, Sofii i Jasmine oraz społeczności Exponential View. Wstęp. Wielka przemiana. Mój dom jest położony między dzielnicami Cricklewood i Golders Green w północno-zachodnim Londynie. Zarówno sam budynek, jak i ulica, przy której stoi, są typowe dla przedmieść, jakich wiele w całej Europie i Stanach Zjednoczonych. Stanowią też stosunkową nowość w krajobrazie. Jeśli spojrzymy na mapę okolicy z 1920 roku, zobaczymy tu tylko ziemie uprawne. Działka, na której dziś mieści się mój bliźniak, na mapie sprzed 100 lat, usytuowana jest na samym środku pola. Tam, gdzie teraz biegnie droga dojazdowa, zaznaczono ścieżkę konną, a kilka bram i ciągów żywopłotów wytycza obszar mojego obecnego osiedla. Kilkaset metrów dalej, na północ, znajdowała się kuźnia. Zaledwie kilkanaście lat później okolica zmieniła się nie do poznania. Jeśli weźmiemy do ręki mapę z 1936 roku, zamiast pól uprawnych zobaczymy ulice, którymi codziennie chodzę. Kuźnia zniknęła, zastąpił ją warsztat mechaniczny. Ceglane domy z dwudziestolecia międzywojennego stały na tych samych działkach, które zajmują dzisiaj. Może tylko wtedy nie wszystkie miały szklane przybudówki. Zaszła tu niezwykła metamorfoza, odzwierciedlająca powstanie nowoczesnego stylu życia. Jeszcze w latach 80. XIX wieku życie w Londynie przypominało to ze znacznie wcześniejszej epoki. Po drogach jeździły konie, zostawiając na ulicach kupy nawozu. Większość domowych czynności wykonywano ręcznie. Znaczna część mieszkańców miasta tłoczyła się w kilkusetletnich ruderach. Jednak począwszy od lat 90. XIX wieku zaczęto wprowadzać technologie, które miały okazać się istotne w następnym stuleciu, a wiele z nich do lat 20. zdążyło już okrzepnąć. Na zdjęciach z centrum Londynu z 1925 roku na ulicach nie widać koni. Zastąpiły je samochody i autobusy. Sieć kabli dostarczała prąd do biur i domów z opalanych węglem elektrowni. Do wielu budynków podłączono linie telefoniczne, co umożliwiało rozmowy na odległość. Te zmiany z kolei zaowocowały wstrząsami społecznymi. Wraz z rozwojem nowoczesnych systemów produkcji pojawiły się pełnoetatowe umowy zatrudnienia z pakietem świadczeń. Nowe formy transportu wiązały się z dojazdem do pracy. Elektryfikacja fabryk przyczyniła się do powstania wielkich firm o rozpoznawalnych markach. Gdyby ktoś żyjący w latach 80. XX wieku wsiadł do wehikułu czasu i cofnął się o 100 lat, zobaczyłby świat właściwie sobie nieznany. Gdyby zaś wybrał się w podróż tylko do lat 30. XX wieku, dostrzegłby sporo podobieństw do własnej epoki. Ta transformacja, która dokonała się w ciągu 2 dekad, odzwierciedla nagłe, radykalne zmiany, jakie może przynieść technologia. Od czasów krzemiennych toporków i drewnianych kijów kopieniaczych ludzie są technologami. Chcemy ułatwić sobie życie i w tym celu tworzymy narzędzia, technologie, które pomagają nam w osiąganiu celów. To dzięki nim od dawna przedefiniowujemy świat wokół nas. To one pozwoliły nam uprawiać ziemię, potem budować, podróżować po lądzie, później w przestworzach, wreszcie wyprawić się w kosmos, przejść od koczownictwa do życia w wioskach, a następnie w miastach. Jednak, jak przekonali się moi poprzednicy mieszkający na terenie dzisiejszego północno-zachodniego Londynu, tworzone przez nas technologie mogą poprowadzić społeczeństwo w nieoczekiwanych kierunkach. Kiedy jakaś technologia się przyjmie i rozwinie, może mieć potężne skutki obejmujące wszystkie dziedziny ludzkiego życia, pracę zawodową, toczone przez nas wojny, naturę polityki, nawet nasze maniery i zwyczaje. Posługując się terminem z ekonomii, można by powiedzieć, że technologia nie jest egzogenna w stosunku do innych sił decydujących o naszym życiu. Łączy się z systemami politycznymi, kulturowymi i społecznymi, często w dramatyczny, nieprzewidziany sposób. Właśnie ze względu na te związki technologii z szerszymi siłami, czasem formujące się powoli, a czasem powodujące szybkie, gwałtowne przemiany, tak trudno ją analizować. Nowa dyscyplina, zwana nauką o złożoności, stara się zbadać, w jaki sposób oddziałują na siebie różne elementy danego skomplikowanego systemu. Na przykład jak interakcje między poszczególnymi gatunkami prowadzą do powstania ekosystemu. Ludzkie społeczeństwo jest szczytową formą takiego systemu złożonego. Składa się z niezliczonych elementów, bez przerwy oddziałujących na siebie wzajemnie. Osób, gospodarstw domowych, rządów, firm, przekonań, technologii. Według nauki o złożoności powiązania między różnymi elementami oznaczają, że niewielkie zmiany w jednym obszarze systemu mogą odbić się na całości. Tak jak wrzucony do stawu kamień powoduje rozchodzenie się kolejnych kręgów na wodzie. A zmiany te mogą być chaotyczne, nagłe i głębokie. Nawet jeśli mamy istotną wiedzę o częściach składowych systemu, ustalenie, jak daleko te kręgi mogą się rozchodzić, rzadko jest rzeczą prostą. Nowa technologia może początkowo powodować drobną zmianę, która jednak w końcu przyniesie poważne reperkusje dla całego społeczeństwa. Kiedy te kręgi na wodzie, czyli w żargonie nauki o złożoności pętle sprzężenia zwrotnego, zaczynają się rozprzestrzeniać, możemy czuć się nieswojo. Wystarczy zerknąć do jakiejś gazety z początku XX wieku, by uświadomić sobie, że nagłe zmiany wywołują niepokój. Szybki przegląd artykułów w New York Timesie sprzed mniej więcej 100 lat pokazuje, że Amerykanie byli pełni obaw co do wind, telefonu, telewizji i wielu innych wynalazków. Oczywiście rzadko naprawdę chodziło o nerwy w windzie, lecz raczej o to, że te innowacje zaczęły symbolizować ludzkie lęki dotyczące tempa zmian. Intuicyjnie wiemy, że zmiany technologiczne rzadko zamykają się w obrębie jednej sfery. Umożliwiając nam wznoszenie coraz wyższych budynków, windy zrewolucjonizowały układ przestrzenny i gospodarkę miast. Ułatwiając kontakty między ludźmi, telefon radykalnie zmienił nasze interakcje ze współpracownikami i znajomymi. Kiedy dana technologia się rozwinie, jej skutki są odczuwalne we wszystkich dziedzinach życia. Dziś przechodzimy kolejny okres gwałtownych przemian. Najwyraźniejszą tego oznaką jest to, w jaki sposób ludzie mówią o technologii. Firma Public Relations Edelman przeprowadza co roku cieszącą się renomą ankietę na temat zaufania w sferze publicznej. Jedno z najważniejszych pytań, zadawanych 30 000 osób w 20 krajach, dotyczy tego, czy tempo rozwoju technologicznego nie wywołuje dyskomfortu badanych. W 2020 roku ponad 60% respondentów uznało, że tempo zmian jest za szybkie, a odsetek takich odpowiedzi od kilku lat rośnie. Pojawia się tu pokusa, by przyjąć, że ludzie zawsze uważają zachodzące zmiany technologiczne i społeczne za zbyt szybkie. Tak myśleli 100 lat temu i tak myślą dzisiaj. Jednak w tej książce przekonuję, że rzeczywiście żyjemy w czasach błyskawicznych zmian. Zmian wywołanych nagłym postępem technologicznym. Na początku XXI wieku metamorfozie ulegają główne technologie ery przemysłowej. Nasze społeczeństwo popychają do przodu innowacje takie jak informatyka i sztuczna inteligencja, odnawialne źródła i sposoby magazynowania energii, przełomowe odkrycia w biologii oraz równie przełomowe wynalazki w produkcji przemysłowej. Te innowacje rozwijają się w sposób, którego jeszcze w pełni nie rozumiemy. Wyjątkowe jest tempo tego rozwoju. Zachodzi w postępie wykładniczym, coraz bardziej przyspiesza z każdym mijającym miesiącem. Podobnie jak w poprzednich okresach szybkich zmian technologicznych, ich wpływ jest odczuwany w całym społeczeństwie. Nie tylko prowadzi do powstawania nowych produktów i usług, ale także zmienia relacje między starymi i nowymi firmami, pracodawcami i pracownikami, miastem i wsią, obywatelami i rynkiem. Badacze zajmujący się nauką o złożoności nazywają momenty radykalnej zmiany w systemie przemianą fazową. Kiedy woda przechodzi ze stanu ciekłego w gazowy, czyli staje się parą, nadal jest tym samym związkiem chemicznym, ale zachowuje się zupełnie inaczej. Także społeczeństwa mogą ulegać przemianom fazowym. Pewne momenty w historii oznaczają raptowny zwrot, zerwanie z przeszłością, zmianę światowego porządku, na przykład przybycie Kolumba do Ameryki czy upadek muru berlińskiego. Gwałtowna reorganizacja naszego społeczeństwa, której dziś doświadczamy, jest właśnie takim momentem. Doszło do przemiany fazowej, a teraz na naszych oczach zachodzi transformacja znanych nam systemów. Woda staje się parą. Transformacja społeczeństwa na początku XXI wieku jest głównym tematem tej książki. Opisuję w niej, jak rozwój technologii przyspiesza, a także staram się wyjaśnić wpływ tego przyspieszenia na naszą politykę, gospodarkę i styl życia. Nie jest to jednak książka pesymistyczna. Nie ma nic nieuchronnie szkodliwego w technologiach, które tu przedstawię. Najważniejsze dla nas elementy społeczeństwa, nasze firmy, kultury i prawa powstały w odpowiedzi na zmiany wywołane przez wcześniejsze technologie. Jedną z charakterystycznych cech człowieka, tak istotną w naszej historii, jest zdolność adaptacji. Kiedy nadchodzi gwałtowna zmiana technologiczna, najpierw przynosi zamęt, następnie ludzie się do niej przystosowują, a wreszcie uczą się, jak prosperować w nowych warunkach. Postanowiłem jednak napisać tę książkę, bo obecnie brakuje nam słownictwa, dzięki któremu moglibyśmy zrozumieć zachodzące zmiany. Kiedy oglądamy wiadomości albo czytamy blogi docierające do nas ze światowej stolicy technologii Doliny Krzemowej, staje się jasne, że nasza debata publiczna na ten temat jest ograniczona. Nowa technologia zmienia świat. Jednak wszędzie roi się od nieporozumień w kwestii tego, czym ona jest, dlaczego ma znaczenie i jak powinniśmy na nią reagować. Moim zdaniem istnieją tu dwa główne problemy, z którymi mam nadzieję zmierzyć się w tej książce. Po pierwsze, panuje błędne wyobrażenie o relacji między ludźmi a technologią. Często zakładamy, że technologia jest w pewnym sensie niezależna od człowieka, że jest siłą, która sama wyłoniła się z niebytu, więc nie odzwierciedla uprzedzeń i struktury władzy ludzi, którzy ją stworzyli. W takim ujęciu sama technologia jest wolna od wartości, neutralna, a o tym, czy zostanie wykorzystana w dobrym czy w złym celu, decydują jej konsumenci. Ten pogląd jest szczególnie rozpowszechniony w Dolinie Krzemowej. W 2013 roku prezes Google'a Eric Schmidt napisał: najważniejsza prawda branży technologicznej, że technologia jest neutralna, ale ludzie nie, czasem ginie w całym tym zgiełku. Peter H. Diamandis, inżynier i lekarz, a także założyciel Singularity University, firmy oferującej kursy technologiczne, stwierdził, że chociaż komputer jest oczywiście najwspanialszym narzędziem do doskonalenia samego siebie, jakie do tej pory powstało, nadal jest to tylko narzędzie i jak wszystkie narzędzia ma zasadniczo neutralny charakter. To wygodny pogląd dla tych, którzy tworzą technologię. Skoro jest ona neutralna, wynalazcy mogą się skoncentrować na opracowywaniu swoich gadżetów, bo gdy te zaczną przynosić jakieś niepokojące skutki, należy za to winić społeczeństwo, a nie wynalazców. Jeżeli jednak technologia nie jest neutralna, czyli jeśli ma zakodowaną jakąś formę ideologii czy systemu władzy, może to oznaczać, że jej twórcy muszą być ostrożniejsi. Społeczeństwo może wtedy zechcieć uważniej nadzorować technologów i ich dzieła, wprowadzając w tym celu regulacje, a to już może być dla wynalazców kłopot. Na nieszczęście dla tych inżynierów takie spojrzenie na technologię to czysta fikcja. Technologie nie są po prostu neutralnymi narzędziami, z których korzystają we właściwy lub niewłaściwy sposób użytkownicy. Są to artefakty zbudowane przez ludzi, a ci ludzie obmyślają i projektują swoje wynalazki zgodnie z własnymi preferencjami. Tak jak niektóre teksty religijne mówią, że Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo, tak narzędzia powstają na podobieństwo opracowujących je ludzi. A to oznacza, że nasze technologie często odtwarzają systemy władzy istniejące w społeczeństwie. Telefony komórkowe są projektowane tak, by pasowały raczej do męskich niż kobiecych dłoni. Wiele leków okazuje się mniej skutecznych w terapii osób czarnoskórych lub pochodzenia azjatyckiego, bo przemysł farmaceutyczny często opracowuje je z myślą o białych klientach. Tworząc technologie, możemy utrwalać te systemy władzy, kodując je w infrastrukturze, która jest bardziej nieprzenikniona niż człowiek i trudniej ją pociągnąć do odpowiedzialności. Dlatego nie analizuję technologii jako abstrakcyjnej siły odrębnej od reszty społeczeństwa. Traktuję ją jako coś stworzonego przez ludzi i odzwierciedlającego ludzkie pragnienia, nawet jeżeli może ona także przekształcić nasze społeczeństwo w radykalny, niespodziewany sposób. To książka w równej mierze o oddziaływaniach między technologią a naszymi formami organizacji społecznej, politycznej i ekonomicznej, co o samej technologii. Drugi problem dotyczący tego, jak rozmawiamy na ten temat, jest jeszcze poważniejszy. Wiele osób spoza świata technologii nawet nie stara się jej zrozumieć ani wykształcić właściwej reakcji na jej rozwój. Politycy często demonstrują zasadniczą ignorancję o najbardziej podstawowym działaniu mainstreamowych technologii. Są jak ludzie usiłujący zatankować samochód, napełniając bagażnik sianem. W umowie brexitowej o handlu między Wielką Brytanią a Unią Europejską, przyjętej w grudniu 2020 roku, Netscape Communicator opisano jako nowoczesny pakiet oprogramowania poczty elektronicznej. Netscape nie istnieje od 1997 roku. Co prawda zrozumienie nowej technologii rzeczywiście jest trudne, wymaga wiedzy o wielu różnych innowacjach, a także zrozumienia istniejących w społeczeństwie reguł, norm, instytucji i konwenansów. Innymi słowy, skuteczna analiza technologii wiąże się z przerzuceniem mostu między dwoma światami. Przywodzi to na myśl słynny wykład brytyjskiego naukowca i powieściopisarza C.P. Snowa z 1959 roku. Snow obawiał się, że w życiu intelektualnym następuje rozłam, podział na humanistykę i nauki ścisłe, zwłaszcza w kontekście brytyjskiej debaty publicznej. Te dwie kultury nie miały punktów stycznych, a osoby obeznane z jedną z nich rzadko odnajdywały się w drugiej. Istniała tu przepaść wzajemnego braku zrozumienia, do której powstania doprowadziła zapatrzona wstecz inteligencja, złożona z absolwentów Oxfordu i Cambridge, humanistów spoglądających z góry na postęp naukowo-techniczny. Zdaniem Snowa miało to przynieść katastrofalne skutki. Gdy powstaje rozdźwięk między tymi dwoma sensami, żadne społeczeństwo nie może myśleć rozumnie. Dziś rozziew między dwiema kulturami jest szerszy niż kiedykolwiek przedtem. Tyle, że najgłębsza przepaść dzieli technologów, inżynierów oprogramowania, projektantów produktów i dyrektorów z Doliny Krzemowej od reszty społeczeństwa. Kultura technologii cały czas się rozwija w nowych, niebezpiecznych i nieprzewidzianych kierunkach. Ta druga zaś, świat humanistyki i nauk społecznych, zamieszkany przez większość komentatorów i decydentów politycznych, nie może nadążyć za tym, co się dzieje. Przy braku dialogu między tymi dwiema kulturami, naszym czołowym myślicielom po obu stronach trudno będzie zaproponować właściwe rozwiązania. Ta książka to moja próba zbliżenia tych dwóch światów. Z jednej strony chcę pomóc technologom spojrzeć na ich działania w szerszym kontekście społecznym. Z drugiej wyciągam dłoń do osób spoza technologicznego podwórka, by mogły lepiej zrozumieć technologie leżące u podstaw zachodzących dziś szybkich zmian społecznych. Takie połączenie dyscyplin bardzo mi odpowiada. Jestem dzieckiem ery mikrochipów. Urodziłem się rok po wprowadzeniu na rynek pierwszego produkowanego komercyjnie procesora. Młodość upłynęła mi pod znakiem internetu, który odkryłem na studiach, a zawodowo związałem się z branżą technologiczną. Zaczynałem w 1995 roku, tworząc stronę internetową dla brytyjskiego dziennika The Guardian. Od 1998 roku założyłem 4 firmy technologiczne i zainwestowałem w ponad 30 startupów. Przetrwałem nawet szaleństwo dotcomów na przełomie XX i XXI wieku. Później w Reutersie kierowałem grupą innowacji, w ramach której nasze zespoły tworzyły dziwne, szalone, a czasem genialne produkty, zarówno dla menedżerów funduszy hedgingowych, jak i dla indyjskich rolników. Przez kilka lat współpracowałem z inwestorami venture capital w Europie, wspierając najambitniejszych twórców nowych technologii, jakich udało nam się znaleźć, i nadal inwestuję w młode firmy technologiczne. Jako inwestor startupów rozmawiałem z setkami innowatorów z tak różnych dziedzin jak sztuczna inteligencja, zaawansowana biologia, zrównoważony rozwój, komputery kwantowe, samochody elektryczne czy loty kosmiczne. Studiowałem jednak nauki społeczne. Na uniwersytecie skupiłem się na politologii, filozofii i ekonomii, chociaż nietypowo poszedłem też na kurs programowania z grupą fizyków, zdecydowanie mądrzejszych ode mnie. A przez znaczną część kariery zawodowej zajmowałem się kwestią wpływu technologii na biznes i społeczeństwo. Kiedy pracowałem jako dziennikarz, najpierw w The Guardian, później w The Economist, często musiałem tłumaczyć czytelnikom skomplikowane zagadnienia ze świata inżynierii oprogramowania. Szczególnie zainteresowałem się politycznymi konsekwencjami nowych form technologii. Przez pewien czas byłem szeregowym członkiem Ofcomu, organu regulacyjnego, który nadzoruje branżę telekomunikacyjną, internetową i medialną w Wielkiej Brytanii. W 2018 roku zostałem członkiem zarządu Ada Lovelace Institute, gdzie przyglądamy się etycznym skutkom wykorzystywania danych i sztucznej inteligencji. Przez kilka ostatnich lat moje próby łączenia dwóch kultur przybrały postać Exponential View, newslettera i podcastu, w których zajmuję się wpływem nowych technologii na społeczeństwo. Zacząłem je prowadzić, kiedy duża technologiczna firma kupiła mój trzeci startup. Nazywał się Peer Index i zastosowaliśmy w nim techniki uczenia maszynowego. Więcej na ten temat w dalszej części książki, na dużych zbiorach publicznych danych dotyczących działań i zachowań ludzi w internecie. Zmagaliśmy się z wieloma dylematami etycznymi w związku z tym, co można, a czego nie można zrobić z takimi danymi. Po sprzedaży firmy miałem wolny umysł, by móc analizować kwestie tego rodzaju w moim newsletterze. Exponential View spodobał się odbiorcom. Kiedy piszę te słowa, newsletter ma prawie 200 000 subskrybentów z całego świata, od jednych z najsłynniejszych twórców nowych technologii, po inwestorów, decydentów politycznych i naukowców w ponad 100 krajach. Umożliwił mi zgłębianie najbardziej fascynujących pytań, jakie stawia przed nami rozwój technologiczny. W serii podcastów pod tym samym tytułem przeprowadziłem ponad 100 wywiadów z inżynierami, przedsiębiorcami, politykami, historykami, naukowcami i dyrektorami z korporacji. Przez 6 lat przejrzałem w ramach kwerend dziesiątki tysięcy tekstów, książek, artykułów w prasie i w pismach naukowych oraz wpisów na blogach. Jak ostatnio oszacowałem, w tym okresie przeczytałem ponad 20 milionów słów, usiłując zrozumieć, co się dzieje. Na szczęście ta książka jest nieco krótsza. Wszystkie te lektury i rozmowy doprowadziły mnie do zwodniczo prostego wniosku. Wywód w tej książce ma 2 główne wątki. Po pierwsze, nowe technologie powstają i wchodzą do użytku w coraz szybszym tempie, jednocześnie także szybko taniejąc. Gdybyśmy mieli przedstawić rozwój tych technologii na wykresie, miałby on formę krzywej, takiej jaka obrazuje funkcję wykładniczą. Po drugie, nasze instytucje, od norm politycznych przez systemy organizacji gospodarczej po sposób tworzenia przez nas relacji, zmieniają się wolniej. Gdybyśmy przystosowywanie się tych instytucji do zmian umieścili na wykresie, byłaby to prosta, wznosząca się linia, taka jak wykres funkcji liniowej. W efekcie powstaje coś, co nazywamy luką wykładniczą, przepaść między nowymi formami technologii oraz wywoływanymi przez nie zmianami podejścia do biznesu, pracy, polityki i społeczeństwa obywatelskiego, a korporacjami, pracownikami, polityką i szerszymi normami społecznymi, które pozostają w tyle. Oczywiście to tylko rodzi kolejne pytania. Jakie skutki przynoszą wykładniczo rosnące technologie w różnych dziedzinach? Od pracy przez konflikty po politykę? Jak długo mogą trwać takie zachodzące w postępie wykładniczym zmiany? Czy w ogóle kiedyś się zatrzymają? I co my wszyscy możemy zrobić jako decydenci, liderzy biznesowi czy obywatele i obywatelki, by zapobiec niszczycielskiemu wpływowi luki wykładniczej na nasze społeczeństwa? Starałem się nadać tej książce taką strukturę, by moje odpowiedzi na te pytania były jak najbardziej jasne. W pierwszej części tłumaczę, czym są technologie wykładnicze i dlaczego powstały. Przekonuję, że naszą epokę definiuje pojawienie się kilku nowych technologii ogólnego użytku, z których każda jest doskonalona w tempie wykładniczym. Ta historia zaczyna się od komputerów, ale obejmuje także energetykę, biologię i produkcję przemysłową. Szeroki zakres tych zmian oznacza, że wkroczyliśmy w całkowicie nową erę organizacji społecznej i ekonomicznej ludzkości. Nazywam ją epoką wykładniczą. Następnie przechodzę do omówienia ogólniejszych konsekwencji, jakie ten stan rzeczy przynosi społeczeństwu, a więc do powstania luki wykładniczej. Stworzone przez człowieka instytucje wolno adaptują się do zmian z wielu powodów. Od problemów na poziomie psychologicznym, jakie sprawia nam konceptualizacja gwałtownych zmian, aż po trudności z transformacją dużej organizacji. Wszystko to przyczynia się do pogłębienia przepaści między technologią a naszymi instytucjami społecznymi. Jakie jednak skutki ma luka wykładnicza w praktyce i co możemy na to poradzić? Na tych pytaniach skupiam się w pozostałej części książki. Przyjrzymy się różnym dziedzinom. Od gospodarki i pracy, przez geopolitykę handlu i konfliktów, po szersze relacje między obywatelami a społeczeństwem. Najpierw zajmiemy się tym, jak gwałtownie rozwijające się technologie wpływają na biznes. W epoce wykładniczej firmy oparte na nowych technologiach często rozrastają się do tak wielkich rozmiarów, że wcześniej wydawało się to niemożliwe, a firmy tradycyjne zostają w tyle. Efektem są rynki, na których zwycięzca bierze wszystko, a więc zdominowane przez kilka firm będących supergwiazdami. Ich rywale zaś szybko przestają mieć znaczenie. Powstaje luka wykładnicza między naszymi istniejącymi regułami dotyczącymi siły rynkowej, monopolii, konkurencji i podatków, a dominującymi na rynkach świeżo rozrośniętymi kolosami. Pokażę też, jak dzięki pojawieniu się tych firm zmieniają się perspektywy pracowników. Relacje między pracownikami a pracodawcami ulegają ciągłym przeobrażeniom, ale jeszcze nigdy nie działo się to tak szybko jak dziś. Firmy supergwiazdy preferują nowe style pracy, która odbywa się za pośrednictwem specjalnych platform internetowych, gig platforms, co może rodzić problemy dla pracowników. Istniejące prawa i praktyki zatrudnienia nie nadążają za zmieniającymi się normami dotyczącymi pracy. Po drugie, zajmiemy się transformacją w geopolityce. Omówimy, jak technologie wykładnicze wpływają na handel, konflikty i globalną równowagę sił. Zachodzą tu dwie wielkie zmiany. Pierwsza to powrót do lokalności. Innowacje zmieniają sposób dostępu do towarów, a także wytwarzania produktów i energii. Coraz częściej będziemy mogli wszystko produkować w obrębie naszych regionów. Jednocześnie rosnąca złożoność naszych gospodarek sprawi, że miasta staną się jeszcze ważniejsze, a to wytworzy napięcie między władzami regionalnymi a rządami państw. O ile historia epoki przemysłowej była opowieścią o globalizacji, o tyle w przypadku epoki wykładniczej będziemy mówić o ulokalnieniu. Druga z wielkich transformacji dotyczy działań wojennych. Kiedy świat będzie ulegał ulokalnieniu, zmieniać się będą wzorce globalnych konfliktów. Kraje i inne podmioty będą mogły wykorzystywać nowe taktyki szkodzenia przeciwnikom, od ataków dronów po dezinformację. Radykalnie obniży to koszty inicjowania konfliktów, przez co staną się one znacznie powszechniejsze. Powstanie luka między nowymi, wykorzystującymi nowoczesne technologie formami ataku, a zdolnością społeczeństw do obrony. Po trzecie, przyjrzymy się, w jaki sposób epoka wykładnicza zmienia relacje między obywatelem a społeczeństwem. Powstaje coraz więcej firm wielkości państw i kwestionują one nasze podstawowe założenia co do roli prywatnych korporacji. Rynki rozrastają się, anektując coraz większe obszary sfery publicznej i naszego prywatnego życia. Krajową debatę w znacznym stopniu toczymy na platformach mających prywatnych właścicieli. Intymne szczegóły dotyczące najskrytszych zakamarków naszej duszy są kupowane i sprzedawane online wskutek powstania gospodarki danych. Nawet to, w jaki sposób poznajemy ludzi i tworzymy społeczności, zostało zamienione w towar. Ponieważ jednak pozostajemy wierni koncepcji roli rynków pochodzącej z epoki przemysłowej, jeszcze nie mamy narzędzi, by zapobiegać tym zmianom podkopującym najbardziej cenione przez nas wartości. Innymi słowy, luka wykładnicza podważa wiele elementów naszego społeczeństwa. Jednak możemy temu zaradzić. Dlatego w ostatniej części książki wyjaśnię z grubsza zasady, których potrzebujemy, by rozwinąć skrzydła i prosperować w epoce gwałtownych zmian. Od uodpornienia naszych instytucji na skutki szybkich transformacji, przez wzmocnienie kolektywnej własności i podejmowania decyzji. Mam nadzieję, że z wszystkich tych analiz i wywodów powstał całościowy przewodnik po przeobrażeniach, którym ulega nasze społeczeństwo pod wpływem technologii, a także po sposobach, w jakie możemy sobie z tym radzić. Podczas pisania przeze mnie Szybko, coraz szybciej świat drastycznie się zmienił. Kiedy zaczynałem gromadzić materiały, nikt nie słyszał o czymś takim jak COVID-19, a lockdowny znaliśmy głównie z filmów o apokalipsie zombie. Jednak gdy byłem w połowie pierwszej roboczej wersji tekstu, państwa na całym świecie zaczęły zamykać granice i nakazywać mieszkańcom pozostanie w domach. Wszystko po to, by zapobiec dewastowaniu zdrowia ludzi i krajowej gospodarki przez nieznanego dotąd wirusa. Z jednej strony pandemia wydawała się bardzo tradycyjna czy niskotechnologiczna, Lockdowny stosowano od tysiącleci, by nie dopuścić do rozprzestrzeniania się chorób. Kwarantanny nie są niczym nowym. Słowo to pochodzi z czasów dżumy, zwanej czarną śmiercią, kiedy marynarze musieli pozostawać w izolacji przez 40 dni, zanim zeszli na ląd. A to, że światową gospodarkę rzucił na kolana wirus, przypomniało nam, jak wielu odwiecznych problemów jeszcze nie udało się technologii rozwiązać. Jednak pandemia unaoczniła nam także niektóre z głównych kwestii poruszanych w tej książce. Rozprzestrzenianie się wirusa pokazało, że wykładniczy wzrost trudno opanować. Zaskakuje nas, bo początkowo jest powolny, stopniowy, a potem raptownie eksploduje. Wszystko wydaje się w porządku, aż tu nagle służba zdrowia jest na skraju wydolności i omal nie załamuje się pod naporem nowej choroby. Ludziom zaś trudno przychodzi uzmysłowienie sobie szybkości tej zmiany, o czym świadczą niefrasobliwe reakcje wielu rządów na rozprzestrzenianie się koronawirusa, zwłaszcza w Europie i Ameryce. Jednocześnie pandemia pokazała pełną moc najnowszych wynalazków. W większości krajów rozwiniętych lockdowny były możliwe tylko dzięki powszechnemu dostępowi do szybkiego internetu. Ci z nas, którzy izolowali się w domach, znaczną część pandemii spędzili przyklejeni do telefonów komórkowych. A już najbardziej uderzające jest to, że w ciągu jednego roku naukowcy opracowali dziesiątki nowych szczepionek, co, jak przekonamy się, było możliwe dzięki innowacjom takim jak uczenie maszynowe. W pewnym sensie technologia wykładnicza w starciu z koronawirusem pokazała, na co ją stać. Przede wszystkim pandemia uświadomiła nam, że technologie epoki wykładniczej, czy to wideoczaty, czy platformy mediów społecznościowych, są dziś zakorzenione we wszystkich aspektach naszego życia, a ta tendencja będzie się tylko pogłębiać. W miarę jak tempo zmian rośnie, interakcje między technologią a innymi dziedzinami, od demografii przez sztukę rządzenia państwem po politykę gospodarczą, będą się utrwalać. Wyraźne rozróżnienia między sferą technologii a, powiedzmy, sferą polityki staną się bezużyteczne. Technologia przeobraża politykę, z kolei polityka kształtuje technologię. Jakakolwiek konstruktywna analiza jednej z tych dziedzin wymaga analizy ich obu. A w miejsce polityki możemy wstawić ekonomię, kulturę czy strategię biznesową. Ta ciągła pętla sprzężenia zwrotnego między technologią, ekonomią, polityką i społeczeństwem utrudnia prognozowanie przyszłości. Już kiedy pisałem tę książkę, jej temat cały czas się zmieniał. Zaraz po skończeniu rozdziału okazywało się, że muszę go uaktualnić, by uwzględnić nowe odkrycia, wynalazki czy wydarzenia. Takie niebezpieczeństwa czyhają na piszących w epoce wykładniczych zmian. Mam jednak nadzieję, że moja książka pozostanie przydatnym wstępem do podróży, w którą zabierają nas nowe technologie. Żyjemy w erze, w której doskonalenie, rozwój i zróżnicowanie technologii zachodzi w szybszym tempie niż kiedykolwiek wcześniej. Ten proces oznacza podważenie stabilności wielu norm i instytucji definiujących nasze życie, a my w tej chwili nie mamy mapy, która pomogłaby nam dotrzeć do takiej przyszłości, jakiej byśmy chcieli. Sama książka raczej nie stanie się idealną mapą. Może jednak pomóc nam poznać teren i wskazać właściwy kierunek. Azeem Azhar. Rozdział 1. Zwiastun. Zanim dowiedziałem się, co to takiego Dolina Krzemowa, zobaczyłem komputer. Był grudzień 1979 roku i nasz sąsiad przyniósł do domu zestaw komputerowy do samodzielnego montażu. Pamiętam, jak składał to urządzenie na podłodze w swoim dużym pokoju i jak je podłączył do czarno-białego telewizora. Następnie skrupulatnie wprowadził serię poleceń i ekran zmienił się w mozaikę kanciastych pikseli. Patrzyłem na tę maszynę z najwyższym zachwytem, do jakiego zdolny jest 7-latek. Przedtem komputery widziałem tylko w telewizyjnych serialach i filmach, a tego mogłem dotknąć. Teraz jednak jeszcze bardziej niezwykły wydaje mi się sam fakt, że taki sprzęt w ogóle dotarł na przedmieścia Lusaki w Zambii pod koniec lat 70. Globalny łańcuch dostaw był w powijakach, a zdalne zakupy właściwie nie istniały. A jednak pierwsze oznaki rewolucji cyfrowej już były widoczne. Komputerowy zestaw do samodzielnego montażu wzbudził moje żywe zainteresowanie. 2 lata później dostałem własny pierwszy komputer. Sinclair ZX81, kupiony jesienią 1981 roku, rok po przeprowadzce do małego miasteczka pod Londynem. ZX81 nadal stoi u mnie w domu na regale. Mieści się w obrysie okładki mniejszej płyty gramofonowej, tej o średnicy 7 cali i ma mniej więcej wysokość 40 mm. W porównaniu z innymi elektronicznymi urządzeniami stojącymi w salonach mieszkań we wczesnych latach 80., kineskopowym telewizorem czy dużym magnetofonem, ZX81 był kompaktowy i lekki. Tak lekki, że można go było podnieść dwoma palcami. Na wbudowanej klawiaturze nie dało się szybko pisać. Reagowała tylko na mocne, miarowe dźgnięcia, takie jakich moglibyśmy użyć, żeby przywołać do porządku koleżankę czy kolegę. Jednak z tej niepozornej skrzyneczki można było sporo wycisnąć. Pamiętam, że programowałem na ZX81 proste obliczenia, rysowałem podstawowe kształty i grałem w prymitywne gry. To urządzenie, reklamowane w gazetach w całej Wielkiej Brytanii, było przełomowym wynalazkiem. Za 69 funtów dostawaliśmy w pełni funkcjonalny komputer. Prosty język programowania był w zasadzie zdolny do rozwiązania każdego problemu komputerowego, nawet najbardziej skomplikowanego, chociaż mogło to zająć dużo czasu. Jednak ZX81 nie zagrzał długo miejsca w sklepach i mieszkaniach. Technologia szybko się rozwijała. Po kilku latach mój komputer z kanciastą, czarno-białą grafiką, niewygodną klawiaturą i powolnym przetwarzaniem danych był już właściwie przestarzały. Po 6 moja rodzina zastąpiła go nowocześniejszym urządzeniem, wyprodukowanym przez brytyjską firmę Acorn Computers. Acorn BBC Master to już był kawał sprzętu z pełnowymiarową klawiaturą z blokiem numerycznym. Rządek pomarańczowych specjalnych klawiszy funkcyjnych mógłby pojawić się na rekwizycie z jakiegoś filmu fantastycznego z lat 80. z gatunku space opera. Nowy komputer różnił się od ZX81 nie tylko z zewnątrz. Wnętrze przeszło całkowitą transformację. BBC Master działał kilka razy szybciej. Miał 128 razy więcej pamięci. Mógł wyświetlać aż 16 różnych kolorów, chociaż tylko 8 naraz. Maleńki głośnik emitował 4 różne tony, co akurat wystarczało do prostych interpretacji muzyki. Pamiętam, jak piknięciami odtwarzał tokatę i fugę d moll Bacha. Względne zaawansowanie techniczne BBC Mastera pozwalało na korzystanie z tak wymyślnych programów jak arkusze kalkulacyjne, których nigdy nie używałem, czy gry, w które, owszem, chętnie grałem. Po kolejnych 6 latach, na początku lat 90., znów zmieniłem sprzęt na nowocześniejszy. Przemysł komputerowy miał za sobą okres brutalnej konsolidacji. O podbój rynku walczyły takie urządzenia jak TRS-80, Amiga 500, Atari ST, Osborne 1 i Sharp MZ-80. Niektórzy mali producenci odnosili krótkotrwałe sukcesy, ale przegrywali na dłuższą metę z garstką dominujących nowych firm technologicznych. Z tego ewolucyjnego wyścigu z lat 80. zwycięsko wyszły Microsoft i Intel jako najlepiej przystosowane w swoich gatunkach. Ten pierwszy wśród systemów operacyjnych, ten drugi procesorów centralnych. Przez następne 2 dekady te 2 firmy żyły w symbiozie. Intel dostarczał coraz większej mocy obliczeniowej, a Microsoft wykorzystywał ją do tworzenia coraz lepszego oprogramowania. Każde pokolenie software'u trochę bardziej obciążało komputery, zmuszając Intel do udoskonalenia następnego procesora. Co Andy daje, Bill odbiera, żartowano w branży. Andy Grove był prezesem Intela, a Bill Gates założycielem Microsoftu. Jako 19-latek nie zdawałem sobie sprawy z tej dynamiki przemysłu komputerowego. Wiedziałem tylko, że te urządzenia stają się coraz szybsze i coraz lepsze i też chciałem takie mieć. Studenci na ogół kupowali tak zwane klony PC, tanie zestawy będące kopią komputera osobistego IBM, IBM Personal Computer. Bazowały one na różnych komponentach w standardzie PC, co oznaczało, że były wyposażone w najnowszy system operacyjny Microsoftu, oprogramowanie umożliwiające użytkownikom i programistom kontrolowanie hardware'u. Mój klon, brzydki prostopadłościan, zawierał najnowszy procesor Intel 80486, który mógł przetworzyć 11 milionów poleceń na sekundę, prawdopodobnie 4 czy 5 razy więcej niż poprzedni komputer. Za pomocą przycisku Turbo na obudowie można było zmusić procesor, by działał o mniej więcej 20% szybciej. Jednak nadużywanie tego guzika skutkowało częstymi awariami systemu, na podobnej zasadzie jak ciągłe dociskanie pedału gazu w samochodzie zwiększa częstotliwość kraks. Ten komputer miał 4 MB pamięci RAM, czyli 4000 razy więcej niż ZX81. Grafika zapierała dech w piersiach, chociaż nie była najnowocześniejszą z dostępnych. Mogłem wyświetlać na monitorze 32 768 kolorów dzięki podłączonej do mojej maszyny karcie graficznej, też wcale nie najbardziej zaawansowanej. Tęczowa paleta była imponująca, ale nie do końca realistyczna. Szczególnie odcienie niebieskiego pozostawiały sporo do życzenia. Gdybym miał o 50 funtów większy budżet, mógłbym kupić kartę graficzną pozwalającą odmalować 16 milionów barw. Tak dużo, że ludzkie oko właściwie nie odróżniało niektórych odcieni. Ta 10-letnia podróż od ZX81 do klona PC odzwierciedla okres wykładniczej zmiany technologicznej. Procesor PC-ta miał kilka tysięcy razy większą moc niż procesor ZX81, a komputer z 1991 roku miał miliony razy większe możliwości niż ten z 1981 roku. Taka transformacja wynikała z szybkich postępów w raczkującym przemyśle komputerowym, co przekładało się mniej więcej na podwajanie się szybkości komputerów co 2 lata. Chcąc zrozumieć te transformacje, musimy przyjrzeć się temu, jak działają komputery. Angielski matematyk i filozof z XIX wieku, George Boole, postanowił przedstawić logikę jako serię operacji na 2 elementach. Te elementy, czyli cyfry dwójkowe lub binarne, zwane bitami, od binary digits, mogą być reprezentowane w najróżniejszy sposób. Na przykład przez ustawienia dźwigni. Dźwignia podniesiona to jedna cyfra, opuszczona to druga. Teoretycznie moglibyśmy posłużyć się chociażby cukierkami M&M's, na przykład niebieskimi i czerwonymi, co byłoby z pewnością smaczne, ale niezbyt praktyczne. Naukowcy ostatecznie przyjęli, że najlepiej będzie stosować jako bity cyfry 1 i 0. W początkach informatyki skłonienie maszyny do wykonywania operacji według logiki Boole'a było trudne i uciążliwe. Komputer, czyli dowolne urządzenie, które mogło przeprowadzać takie operacje, musiał więc składać się z mnóstwa nieporęcznych części mechanicznych. Przełom nastąpił w 1938 roku, kiedy Claude E. Shannon, wówczas magistrant Massachusetts Institute of Technology, wpadł na pomysł, że logikę Boole'a można odwzorować za pomocą obwodów elektronicznych. Obwód włączony oznaczał 1, a wyłączony 0. Było to epokowe odkrycie, które utorowało drogę do powstania komputerów zbudowanych z komponentów elektronicznych. Jak wiadomo, pierwszy programowalny elektroniczny komputer cyfrowy został zastosowany podczas II wojny światowej do łamania kodów przez zespół kryptoanalityków z państw aliantów, do którego należał Alan Turing. 2 lata po zakończeniu wojny naukowcy z Bell Labs opracowali tranzystor, rodzaj półprzewodnika, materiału, który częściowo przewodzi prąd elektryczny, a częściowo nie. Z półprzewodników można było tworzyć użyteczne przełączniki, a te z kolei wykorzystywać do budowania bramek logicznych, urządzeń mogących wykonywać elementarne obliczenia logiczne. Można było zestawić razem dużo takich bramek, by powstała sprawna maszyna obliczeniowa. Te szczegóły techniczne mogą wydawać się skomplikowane, ale efekty dają się prosto podsumować. Nowe tranzystory były mniejsze i bardziej niezawodne niż lampy elektronowe stosowane w najstarszych komponentach elektronicznych i umożliwiły stworzenie bardziej wyrafinowanych komputerów. Pierwszy tranzystor, zbudowany przez naukowców w grudniu 1947 roku, był niezgrabny, sklecony z różnych dużych elementów, w tym spinacza do papieru, ale działał. Z biegiem czasu tranzystory udoskonalono i konstruowano w sposób bardziej systematyczny. Już od lat 40. celem stało się zmniejszanie tranzystorów. W 1960 roku Robert Noyce z firmy Fairchild Semiconductor opracował pierwszy na świecie układ scalony. Pojedynczy komponent powstały z połączenia kilku tranzystorów. Te tranzystory były tak maleńkie, że pojedynczo nie potrafił ich obrabiać ani człowiek, ani maszyna. Powstawały w wyniku skomplikowanego procesu zwanego fotolitografią, trochę przypominającego fotografię chemiczną. Inżynierowie naświetlali promieniowaniem ultrafioletowym błonę z wzorem obwodu, coś jak szablony do rysowania dla dzieci. W ten sposób obwód zostaje nadrukowany na płytkę krzemową, zwaną waflem, a proces można powtórzyć kilka razy na jednej płytce, aż uzyskamy kilka tranzystorów jeden na drugim. Każda płytka może zawierać wiele identycznych kopii obwodów ułożonych w regularną siatkę. Kiedy odetniemy jedną taką kopię, mamy chip, dosłownie kawałek, odłamek. Jednym z pierwszych ludzi, którzy zrozumieli moc tej technologii, był Gordon Moore, badacz pracujący dla Noysa. 5 lat po wynalazku szefa Moore zauważył, że pole powierzchni układów scalonych zmniejsza się co roku o mniej więcej 50%, natomiast liczba tranzystorów pozostaje taka sama. Błony, czyli maski używane w fotolitografii, stawały się coraz bardziej szczegółowe, tranzystory i połączenia coraz mniejsze, a same komponenty bardziej złożone. Obniżało to koszty i poprawiało wydajność. Nowsze chipy z mniejszymi, gęściej upakowanymi komponentami były szybsze od tych starszych. Moore przyjrzał się tym postępom i w 1965 roku postawił hipotezę, że w ich wyniku realna moc obliczeniowa chipów będzie się podwajać w pewnym określonym okresie przy zachowaniu tych samych kosztów produkcji. W końcu oszacował, że ten okres wynosi od 18 do 24 miesięcy. Moore został współzałożycielem Intela, największego producenta chipów w XX wieku. Więcej sławy przyniosła mu chyba jednak ta teoria, nazwana prawem Moore'a. Łatwo to prawo błędnie zrozumieć. Nie przypomina ono praw fizyki opartych na obserwacjach i pozwalających na przewidywanie pewnych zjawisk. Zasad dynamiki Newtona nie można obalić za pomocą codziennych ludzkich zachowań. Newton twierdził, że siła równa się masa razy przyspieszenie i prawie zawsze się to sprawdza. Na prawdziwość tej zasady nie ma wpływu to, co zrobimy, ani czego nie zrobimy, jaka jest pora dnia, ani czy mamy do zrealizowania cel biznesowy w postaci określonego zysku. Natomiast prawo Moore'a ma charakter opisowy. Kiedy zostało sformułowane, przemysł komputerowy, od producentów chipów po dziesiątki tysięcy ich dostawców, zaczął traktować je jako prawdę obiektywną. Stało się więc faktem społecznym. Czymś, co nie wynika z samej technologii, lecz istnieje niejako za sprawą branży komputerowej. Wytwórcy materiałów, projektanci elektroniki, producenci laserów, wszyscy chcieli, by prawo Moore'a było prawdziwe. I tak się stało. Wcale jednak nie zmniejsza to jego mocy. Od czasu, kiedy Moore je sformułował, jest niezłym wyznacznikiem postępu w dziedzinie komputerów. Chipy rzeczywiście składały się z coraz większej liczby tranzystorów, a ten wzrost obrazowała krzywa wykładnicza. Początkowo przyspieszał niemal niezauważalnie, a potem wystrzelił w górę w tempie, które trudno zrozumieć. Przyjrzyjmy się załączonym wykresom numer 1 i 2. Pierwszy pokazuje zwiększanie liczby tranzystorów na mikrochipie od 1971 do 2017 roku. Aż do 2005 roku wydaje się, że zupełnie nic się tu nie dzieje, a to właśnie odzwierciedla siłę wzrostu wykładniczego. Na drugim wykresie, który prezentuje te same dane za pomocą skali logarytmicznej, pozwalającej przekształcić wzrost wykładniczy w linię prostą, widzimy, że od 1971 do 2015 roku liczba tranzystorów na jednym chipie wzrosła prawie 10 milionów razy. Waga tej zmiany niemal przekracza naszą wyobraźnię, ale możemy spróbować ją zrozumieć, skupiając się na cenie pojedynczego tranzystora. W 1958 roku Fairchild Semiconductor sprzedał firmie IBM 100 tranzystorów po $150 za sztukę. W latach 60. cena obniżyła się do mniej więcej $8 za sztukę. W 1972 roku, kiedy się urodziłem, średni koszt tranzystora spadł do 15 centów, a przemysł półprzewodnikowy wytwarzał od 100 miliardów do biliona tranzystorów rocznie. W 2014 roku ludzkość wyprodukowała ich już 250 miliardów, 25 razy 1018. Światowe faby, wyspecjalizowane fabryki, produkowały 8 bilionów tranzystorów na sekundę. Koszt jednego spadł do kilku miliardowych dolara. Dlaczego to takie ważne? ponieważ prowadziło do usprawniania komputerów w zadziwiającym tempie. Szybkość, z którą komputer może przetwarzać informacje, jest proporcjonalna do liczby tranzystorów składających się na jego procesor. Kiedy w procesorze, chipie, zaczęło przybywać tranzystorów, ten zrobił się szybszy, znacznie szybszy. Jednocześnie same chipy coraz bardziej taniały. To właśnie ten nadzwyczajny spadek cen napędzał rewolucję informatyczną, kiedy byłem nastolatkiem, i dzięki niemu mój BBC Master był o wiele lepszy od ZX81. A od tamtej pory ten sam mechanizm zmienił życie nas wszystkich. Kiedy bierzesz do ręki smartfona, trzymasz urządzenie z kilkoma chipami i miliardami tranzystorów. Komputery, kiedyś ograniczone do dziedzin wojskowości i badań naukowych, stały się codziennością. Pomyśl o pierwszym komputerze elektronicznym wykonującym kryptoanalityczne algorytmy Alana Turinga w Bletchley Park w 1945 roku. Dekadę później na świecie były tylko 264 maszyny tego rodzaju, a wynajęcie jednej kosztowało dziesiątki tysięcy dolarów miesięcznie. Minęło dalsze 60 lat i w użytkowaniu jest 5 miliardów komputerów, w tym smartfony, superkomputery, które nosimy w kieszeni. W kuchennych szafkach, w pudłach i na strychach mamy poupychane różne urządzenia elektroniczne, zaledwie kilkuletnie, ale już zbyt przestarzałe do współczesnych zastosowań. Prawo Mura to najsłynniejsze podsumowanie wykładniczego rozwoju technologii cyfrowej. Przez ostatnie półwiecze komputery niepowstrzymanie stawały się coraz szybsze, przynosząc ze sobą niezliczone zmiany technologiczne, ekonomiczne i społeczne. Ten rozdział ma wyjaśnić, jak doszło do tych przemian i dlaczego wszystko wskazuje na to, że w dającej się przewidzieć przyszłości będą one postępować dalej. Posłuży też za wstęp, w którym poznamy bliżej siłę definiującą naszą epokę – rozkwit technologii wykładniczych. Prosto rzecz ujmując, wzrost wykładniczy to taki, który z czasem stale się potęguje. Na przykład starzenie się to proces linearny. Z każdym obrotem Ziemi wokół Słońca przybywa nam jeden rok. Proces wykładniczy natomiast przypomina gromadzenie pieniędzy na koncie oszczędnościowym. Kwota rośnie o pewien stały procent, powiedzmy 2% rocznie. Jednak w następnym roku to 2% odnosi się już nie tylko do początkowej sumy Twoich oszczędności, ale do sumy powiększonej o odsetki z poprzedniego roku. Nazywamy to procentem składanym. Taki wzrost zaczyna się powoli. Początkowo jest nawet nieco nudny, jednak w pewnym momencie krzywa idzie ostro w górę, a wartość zaczyna przyrastać w zawrotnym tempie. Wiele procesów naturalnych zachodzi w postępie wykładniczym. Na przykład namnażanie się bakterii na szalce Petriego czy rozprzestrzenianie się wirusa w populacji. Co jednak z nowszym zjawiskiem technologii wykładniczych? Definiuje technologię wykładniczą jako taką, która przy mniej więcej stałym koszcie może rozwijać się w tempie ponad 10% rocznie przez kilka dekad. Matematyczny purysta twierdziłby oczywiście, że nawet 1% zmiana będzie zmianą wykładniczą, jeśli mamy do czynienia z procentem składanym. Ściśle rzecz biorąc, tak rzeczywiście jest. Jednak przy 1% tempie potrzeba dużo czasu, żeby zmiany się rozkręciły. Jeśli dana liczba rosłaby o 1% składany rocznie, podwoiłaby się dopiero po 70 latach, a to znaczna część ludzkiego życia. Dlatego ten próg 10% rocznie jest istotny. Spadek ceny i wzrost wydajności danej technologii o 10% rocznie, przy założeniu, że to procent składany, sprawiłyby, że ta technologia co 10 lat stawałaby się 2,5 razy potężniejsza przy zachowaniu tej samej ceny. Natomiast przy zachowaniu tego samego poziomu wydajności koszt spadłby o ponad 3/5. Dekada to tylko 2 tradycyjne cykle planowania biznesu. Swobodnie mieści się więc w okresie pracy w jednej firmie czy jednej części kariery zawodowej. To 2 kadencje parlamentów w Wielkiej Brytanii i we Francji, 3 w Australii, albo nieco ponad 2 kadencje prezydenta Stanów Zjednoczonych. Druga część mojej definicji także ma duże znaczenie. Jeśli technologię mamy nazwać wykładniczą, ta zmiana powinna się utrzymywać przez kilkadziesiąt lat, a nie być tylko krótkotrwałym trendem. Technologia, która przez kilka lat rozwija się w tempie szybszym niż 10% rocznie, a później się zatrzymuje, będzie mieć znacznie mniejszą moc transformacyjną niż taka, która rozwija się stale. W początkowym okresie silniki diesla szybko stawały się coraz lepsze. Jednak te usprawnienia wkrótce ustały. Tej technologii nie nazwiemy więc wykładniczą. Z kolei branża chipów komputerowych z mniej więcej 50% rocznym wzrostem wydajności trwającym już 5 dekad z pewnością się kwalifikuje. Wyobraź sobie, że zmieniasz samochód po 10 latach, a przez ten czas jego istotne parametry, powiedzmy maksymalna prędkość albo efektywność zużycia paliwa, były ulepszane w tempie 10% rocznie. Twoje nowe auto miałoby wtedy 2 razy lepszą efektywność zużycia paliwa lub mogłoby rozwijać 2 razy wyższą maksymalną prędkość. Na ogół nic takiego się nie zdarza. Jednak w przypadku wielu technologii omówionych w tej książce właśnie tak to wygląda. Mało tego, niektóre z nich są doskonalone w tempie od 20 do 50, a nawet więcej procent rocznie. Takie tempo innowacji oznacza, że w ciągu dekady otrzymamy wzrost wydajności od 6 aż do 60-krotnego przy zachowaniu tej samej ceny. To zjawisko ma 2 aspekty – spadek ceny i wzrost potencjału. Kiedy cena się obniża, dana technologia zaczyna pojawiać się wszędzie. Przemysł nagle może sobie pozwolić na połączenie technologii wykładniczych w nowe produkty. Układy scalone najpierw instalowano w specjalistycznych urządzeniach kupowanych przez wojsko i agencje kosmiczne, a następnie w minikomputerach, na które mogły sobie pozwolić tylko największe firmy. 10 lat później mieliśmy już komputery biurkowe, a coraz tańsze i coraz mniejsze chipy trafiły wkrótce do telefonów komórkowych. Jednocześnie moc danej technologii po prostu eksploduje. Możliwości typowego smartfona, odtwarzanie i nagrywanie kolorowych filmów w wysokiej rozdzielczości, dźwięk hi-fi, gry wideo o szybkiej akcji, skanery z transkrypcją tekstu jeszcze 20 lat temu nie były dostępne nigdzie, nawet w najbogatszych krajach. Kiedy technologie rozwijają się wykładniczo, prowadzą do powstawania tańszych produktów mających naprawdę nowe funkcje. Warto przyjrzeć się pracom Horace'a Dediu, by uświadomić sobie, jak działa ten proces. Dediu, analityk biznesowy, uczył się u Claytona M. Christensena, światowej sławy naukowca z Harvardu, który napisał Biblię wielu firm z Doliny Krzemowej. The Innovator's Dilemma – dylemat innowatora. Dediu sam cieszy się zasłużoną renomą dzięki badaniom prawidłowości rządzących innowacjami. Przez ostatnie 2 dekady przeanalizował dane historyczne obejmujące ponad 200 lat, by określić, jak szybko różne technologie rozprzestrzeniały się w amerykańskiej gospodarce. Badania prowadził w szerokim zakresie, starając się dokładnie prześledzić przyjmowanie się najróżniejszych innowacji, m.in. spłukiwanych toalet, elektryfikacji druku, rozwoju sieci dróg, odkurzaczy, lokomotyw spalinowych, wspomagania układu kierowniczego w samochodach, pieców łukowych, sztucznych włókien, bankomatów, aparatów cyfrowych, mediów społecznościowych i tabletów. W przypadku każdej z nich ustalił, ile czasu zajęło jej osiągnięcie 75% penetracji amerykańskiego rynku, czyli kiedy zaczęła być dostępna dla 3/4 dorosłych mieszkańców lub gospodarstw domowych. Chociaż każdy produkt jest inny, można dostrzec wspólne motywy w sposobie, w jakim przyjmują się na rynku. Rozprzestrzenianie się większości technologii opisuje krzywa logistyczna, czyli krzywa S. Początki są powolne. Pierwsi użytkownicy eksperymentują z nową technologią, producenci zaś starają się rozeznać, co dokładnie wytwarzać i jak to wycenić, jednocześnie wzmacniając swój potencjał. W pewnym momencie produkt dochodzi do punktu przegięcia i tempo, w jakim się rozprzestrzenia, zaczyna gwałtownie rosnąć. Te 2 pierwsze części krzywej wyglądają więc jak klasyczna krzywa wykładnicza. Powolny, nudny początek, a potem szybki, ekscytujący wzrost. Jednak w przeciwieństwie do krzywej wykładniczej, krzywa S ma pewną granicę. W końcu jedna rodzina potrzebuje najwyżej kilku samochodów, nie mówiąc już o pralkach. Po nasyceniu rynku sprzedaż się zmniejsza. Zostało mniej rodzin, które jeszcze nie mają aparatu cyfrowego czy mikrofalówki, albo mniej producentów stali, którzy nie zdążyli przejść na piece łukowe. Krzywa dotąd ostro pnąca się w górę zaczyna się wypłaszczać. Przypomina teraz rozciągniętą literę S. Bywa, że punkt nasycenia rynku odsuwa się w czasie bardziej niż się spodziewano. W 1974 roku Bill Gates stwierdził, że ma wizję komputera na każdym biurku w każdym domu. Na całym świecie było wtedy mniej niż 500 000 komputerów. Na początku nowego tysiąclecia liczba tych urządzeń przekroczyła 500 milionów, co wciąż nie dawało jednego komputera na europejskie czy amerykańskie gospodarstwo domowe. Jednak już 20 lat później przeciętna rodzina na Zachodzie miała ich co najmniej kilka, wliczając smartfony, komputer rodzinny, nowoczesny telewizor i inteligentny głośnik w rodzaju Alexy Amazona. W przypadku domu miłośników gadżetów spokojnie można mówić o liczbie dwucyfrowej. Na ogół model krzywej S się sprawdza. Kiedy jednak mamy do czynienia z technologiami wykładniczymi, tempo wzrostu aż do momentu wypłaszczenia potrafi zadziwić. Proces nasycania rynku od kilkudziesięciu lat przyspiesza, a to rosnące tempo zmian łatwo dostrzeże każdy Amerykanin czy Amerykanka, którzy przeżyli XX wiek. Ktoś, kto urodził się w 1920 roku, miał przed sobą niecałe 55 lat życia, więc prawdopodobnie był świadkiem lądowania na Księżycu, ale już nie upadku Nixona. Z kilkoma wyjątkami bomby atomowej, lotów kosmicznych. Technologia, z którą taka osoba się zetknęła, pozostawała mniej więcej niezmienna. Samochody, telefony, telewizory, pralki, elektryczność i toalety ze spłuczką. Niektóre produkty wynalezione stosunkowo wcześnie, na przykład kuchenka mikrofalowa, pierwsza sprzedana w 1946 roku, pozostawały niezwykle rzadkie nawet w latach 70. Dla kogoś urodzonego w epoce prawa Moore'a sprawa wygląda inaczej. Nowe produkty pojawiają się znacznie szybciej, a już szczególnie dotyczy to technologii zasilanych infrastrukturą cyfrową. Wystarczyło 11 lat, by media społecznościowe dotarły do 7 na 10 Amerykanów i Amerykanek, a średnia długość życia mieszkańców Stanów Zjednoczonych w chwili, gdy ta technologia była wprowadzana, przekraczała 77 lat. A zatem nasycenie rynku zajęło social mediom 14% średniej długości życia. W przypadku elektryczności było to 62% średniej długości życia ówczesnych Amerykanów. Jeśli porównamy w ten sposób, jako procent średniej długości życia w momencie wprowadzania smartfony i telefony stacjonarne, te pierwsze rozprzestrzeniały się 12,5 razy szybciej. Jeszcze lepiej widać to na załączonym wykresie numer 3. Po prawej mamy główne innowacyjne technologie z wczesnego XX wieku. Telefon, prąd elektryczny i samochód. Każda została wprowadzona na początku stulecia, a dotarcie do 3/4 amerykańskich gospodarstw domowych zajęło im ponad 30 lat, w czasach, kiedy średnia długość życia wynosiła mniej więcej 50. Po lewej widzimy kilka pierwszych technologii wykładniczych z naszej epoki, wszystkie powstałe dzięki rosnącej mocy obliczeniowej. Każda z nich trafiła do 3/4 amerykańskich domów w ciągu od 8 do 15 lat, podczas gdy średnia długość życia wynosi ponad 75 lat. Nie chodzi tylko o to, że obecne technologie przyjmują się szybciej niż te z przeszłości, lecz także o to, że tempo nasycania rynku stale rośnie. Innymi słowy, technologia, a zwłaszcza technologia cyfrowa, rozpowszechnia się szybciej niż kiedykolwiek przedtem i ten proces cały czas przyspiesza. Życie w epoce prawa Moore'a cechuje się wykładniczym rozprzestrzenianiem technologii. To przyspieszenie trwa już od półwiecza, ale dopiero w ostatnich 10 czy 20 latach stało się ewidentne, na przykład social media. Pierwszą internetową siecią społecznościową na świecie było Six Degrees. Dołączyłem do niej kilka dni po jej debiucie w 1997 roku. W 2003 roku pojawiły się Friendster i LinkedIn. W obu tych serwisach należałem do pierwszego 1000 członków, a rok później MySpace. MySpace szybko się rozwijał i stał się tytanem tej kiełkującej branży. W szczytowym momencie miał 115 milionów użytkowników. Jednak to Facebook zademonstrował, z jak zawrotną szybkością może rosnąć technologia cyfrowa. Po debiucie w lutym 2004 roku stał się jednym z najszybciej rozpowszechniających się produktów. Pierwszy milion użytkowników zgromadził w ciągu zaledwie 15 miesięcy. Jego założyciel, Mark Zuckerberg, ma dziś najpopularniejszy produkt na planecie. Pod koniec 2019 roku Facebook miał 2,5 miliarda użytkowników. Dziś jednak szybkość wzrostu Facebooka wydaje się właściwie staroświecka. Przyjrzyjmy się firmie Lime, założonej w San Francisco w styczniu 2017 roku. Wprowadza ona do miast charakterystyczne zielone hulajnogi i rowery elektryczne. Wystarczy wcisnąć przycisk w smartfonie, by wypożyczyć jeden z takich pojazdów na minuty. Chociaż działalność Lime'a jest znacznie bardziej skomplikowana niż Facebooka, obejmuje rowery, które potrzebują GPS, połączeń GSM, ładowania, konserwacji i namierzania. W ciągu zaledwie 6 miesięcy firma obsługiwała już 1 milion przejazdów, a po kolejnych kilku doszła do 10 milionów. Wszystko to umożliwiła rewolucja w informatyce. Ceny spadły tak bardzo, że Lime mogło umieścić mały komputer i radio GSM w każdym z setek tysięcy należących do firmy rowerów. Coraz szybszy rozwój technologii cyfrowych nie ogranicza się do Stanów Zjednoczonych. Kakao Talk jest czołową siecią społecznościową w Korei, odpowiednikiem WeChat czy WhatsAppa. W styczniu 2016 roku firma postanowiła otworzyć bank. W ciągu 2 tygodni 2 miliony Koreańczyków i Koreanek, blisko 4% ludności kraju, założyło w nim konto. Latem 2019 roku odsetek ten wynosił już 20%. A kiedy tylko zmierzymy się z jednym szybko rozpędzającym się produktem epoki wykładniczej, pojawia się następny. Weźmy choćby TikToka, sieć społecznościową do zamieszczania śmiesznych filmików. W ciągu kilku miesięcy z nieznanego serwisu stał się najczęściej ściąganą aplikacją na świecie, a temu przypływowi popularności towarzyszył niespotykany wzrost sprzedaży. Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu audiobooka. Cała książka do nabycia w Publio.pl.